Panie prezydencie, jak pan słyszał, Prawo i Sprawiedliwość uważa, że zwycięstwo jest ich, a Donald Tusk przegrał sromotnie te wybory samorządowe. Przegrał, ale nie sromotnie. Do sejmików wojewódzkich. Wynik dzisiejszy, jeżeli to się potwierdzi, to jest mniej więcej odwzorowanie wyniku z 15 października, więc Koalicja Demokratyczna ma przewagę i powinna mieć tych sejmików więcej niż do tej pory. Ale ja powiem tak, bo pan Fogiel tak wieszczy, że dojdzie do wielkich kłótni w koalicji, co nie jest oczywiście wykluczone, ale uważam, że ten wynik wyborczy to jest bardzo dobry wynik dla koalicji, dlatego że ona musi wiedzieć, że PiS jest ciągle silny, że PiS ma mniej głosów, pozycja jest słabnie, ale nie słabnie nagle. W związku z tym z PiS-em trzeba będzie się liczyć jeszcze przez długie lata, a w związku z tym koalicja musi ze sobą współpracować, rozmawiać, a nie kłócić się. Dlatego, że... No właśnie, Jarosław Kaczyński powiedział dzisiaj, wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. No i myślę, że to koalicja powinna przyjąć do wiadomości, że wiadomość o tym, że PiS jest w straszliwym kryzysie i będzie w tej chwili bardzo szybko tracił wyborców, jest absolutnie nieprawdziwa. A nie sądzi pan, że niepotrzebna była awantura między Lewicą a Trzecią Drogą? Jeszcze w piątek Włodzimierz Czarzasty mówił, życzył, żeby Trzecia Droga dostała czerwoną kartkę. Nie, no, oczywiście uważam, że to wszystkie spory i tak dalej, one nie służą koalicji, ponieważ oczekiwanie wyborców, tych, którzy 15 października głosowali, jest takie: dajemy wam mandat i macie ze sobą współpracować, choć wiemy, jak to jest trudne. Są oczywiście kwestie, które no, wymagają pewnej koncepcji, jak to rozgrywać. Myślę głównie o liberalizacji prawa aborcyjnego, ale moim zdaniem zabrakło przez jakiś czas trochę dialogu między liderami ugrupowań koalicyjnych. Nie, albo w ogóle. Awantura, no to gorzej, była awantura. No, to fatalne, no, to jest fatalne i myślę, że ten wynik wyborów, czyli to zwycięstwo do sejmików PiS-u, ono jest takim, że tak powiem, dobrym, zimnym prysznicem, który każe tym wszystkim ugrupowaniom wiedzieć, że jak się pokłócą, to PiS wróci do władzy. No i główny postulat, główne oczekiwanie wyborców zeszłego roku nie zostanie spełnione. Czy serce pana boli, że pana kandydatka Magdalena Biejat przegrała w wyborach prezydenckich w Warszawie? Cieszę się, że zrobiła dobrą kampanię. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że osiągnęła blisko 16%, to jej serdecznie gratuluję. Uważam, że to jest dobry znak, że w Warszawie jednak ta lewica jest silniejsza niż w reszcie kraju. Ale to też pokazuje format Magdaleny Biejat. No, moim zdaniem rodzi nam się interesująca postać lidera, jednego z liderów lewicy. No, która... 15,8 zrobiła. No 15,8 to świetny, tak. świetny wynik. Także ja byłem przekonany, że Rafał Trzaskowski wygra w pierwszej turze. Miałem taką małą nadzieję, że może Magdalena Ale głosował Biejat... pan na Magdalenę Nie, ale miałem... Nie, tak. Głosowałem dlatego, że wie pan, ja jestem z lewicą. Ja wiem, mnie też wynik 6-7 do sejmików boli. No, chciałbym, żeby było więcej. No ale z drugiej strony, jeżeli partia słabuje, jeżeli potrzebuje pomocy, no to kto jak nie stary lewicowiec Kwaśniewski ma im pomóc? No więc pomagam. I tym się różni od wielu moich kolegów, którzy dawno już zmienili fronty i przybierają nowe barwy. Więc ja nie przybieram, ja jestem wierny lewicy i tak już zostanie. Ale ma pan pretensje do Włodzimierza Czarzastego za to, że on rozpoczął tę awanturę nie na wiem, temat aborcji? Wie pan, ja nie, nie, jestem nie, na pewno. Jeżeli dokładnie w poniedziałek, dobrze. Nie pamiętam, jaki to był dzień. Ja nie jestem w Piaskownicy, ja się nie zajmuję tym, kto zaczął. Natomiast uważam, tego oczekuję, ponieważ do wyborów europejskich już naprawdę mało czasu, że no, lewica spotka się. Ja nie mówię, że to ma być jakieś publiczne, że tak powiem, wielkie spotkanie, ale przynajmniej w niewielkim gronie z udziałem mądrych socjologów, żeby zastanowić się, co się dzieje. Bo z jednej strony mamy 12%, 13% poparcia wśród młodego elektoratu, ale z drugiej strony połowa tego elektoratu nie idzie głosować w ogóle. To jest najmniejsza frekwencja. No tak, ale widział pan też, jakie jest poparcie młodego elektoratu dla Prawa i Sprawiedliwości. Też jest imponujące. No nie, no ale biorąc uwagę procentowo, nie jest tak. imponujące, jest no wielokrotnie ale... mniej, jest dużo mniejsza niż średnia. W przypadku lewicy to jest ten zasób, z którego można skorzystać. Tylko korzystając z tego zasobu, mówię tu o lewicy, no trzeba dotrzeć jeszcze do tego, żeby oni poszli głosować, żeby nie tylko wyrażali swoje lewicowe poglądy tak w ogóle, ale żeby wykazali większą aktywność. Nie wiem, sprawa jest skomplikowana, nie chcę na gorąco, że tak powiem, męczyć pani i wszystkich państwa dyskusją, co lewica powinna zrobić, żeby uzyskiwać lepszy wynik, ale bardzo by mi na tym zależało. Ale w każdym razie te wybory to był test dla liderów, prawda? Po wyborach 15 października. Kto ma jeszcze siłę? Kto może dalej walczyć? Wszyscy mogą walczyć. No wie pani, jak mówię, to jest powtórzenie mniej więcej tych wyników, które mieliśmy. Platforma pomału, dużo wolniej niż by chciała, ale no, zwiększa swój potencjał, bo miała 30%, teraz ma 30, tam 1,7, tak? No, to jest...
PiS słabnie, ale też bardzo wolno słabnie. Trzecia droga w gruncie rzeczy utrzymała swoje pozycje, no, straciła nieco. Lewica też straciła, więc, ale to nie są straty takie, które by pokazywały, że nastąpił jakiś krach, że to jest w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Natomiast no, trzeba wyciągać wnioski, a jeden z tych wniosków to jest współpraca w koalicji, ponieważ bez współpracy koalicji ten żelazny elektorat PiSu będzie wygrywał i 10 wybory, i 11 wybory, jeszcze nie wiem które. Czy ta wygrana Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze i 60%, czy to jest taka dobra droga do tego, do wyborów prezydenckich? Powiem tak, gdyby nie wygrał w pierwszej turze, to miałby tą drogę bardzo skomplikowaną, ponieważ wygrywa i to spektakularnie, bo wynik bliski 60% to jest coś, co robi wrażenie. Myślę, że tak, jest w tej chwili, jeżeli podtrzymuje swoją wolę, jeżeli będzie chciał zrobić dobrą kampanię, to moim zdaniem jest dzisiaj jednym z liderujących kandydatów, gdy chodzi o wyścig prezydencki. A czy to nie jest tak, że ludzie pomyślą sobie tak, głosowaliśmy na prezydenta Warszawy, a on teraz chce być prezydentem kraju? Ci, którzy poszli głosować, naprawdę orientują się w tym wszystkim nie gorzej niż pani i ja. Więc ludzie wiedzą, o co chodzi. Wiedzą, że ten wynik Trzaskowskiego to jest z jednej strony uznanie dla jego działalności jako prezydenta Warszawy, ale także pokazanie, zresztą to pokazuje też cały czas te wyniki zaufania czy popularności polityków. Nie, wyborcy warszawscy dobrze wiedzą, że być może następnym krokiem Rafała Trzaskowskiego są wybory prezydenckie. Jestem przekonany, że udzielą mu i poparcia i oddadzą swoje głosy na niego. Wielu polityków, takich ważnych z Prawa i Sprawiedliwości, mówiło, że Prawo i Sprawiedliwość traci szansę przez to, że Jarosław Kaczyński jest liderem, a okazuje się, że jednak ten lider pomógł Prawu i Sprawiedliwości i dzisiaj uzyskali bardzo dobre wyniki. Czy nie sądzi pan, że wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą do spraw Pegasusa pomogła PiS-owi w tych wyborach? Nie wiem, panie, nie sądzę, że tak bardzo. Na pewno w tych zeznaniach prezes Kaczyński pokazał, że jest w niezłej formie. No i to było ważne, bo jak ktoś ma 74 lata, to pytanie o formę w Ameryce ciągle pytają, w jakiej formie jest Biden czy Trump. Więc pytanie o formę jest istotne. Natomiast wydaje mi się, że PiS ma żelazny elektorat. Co ma PiS? PiS ma żelazny elektorat, PiS ma pieniądze, PiS ma struktury od gmin, poczynając przez powiaty i województwa. Bardzo poważne. PiS do niedawna dysponował kolosalnym zasilaniem ze strony spółek Skarbu Państwa i tak dalej. To wszystko daje też taki wynik, ale na pierwszym miejscu jest żelazny elektorat. Ten żelazny elektorat chce Jarosława Kaczyńskiego i nie widzi żadnej postaci, która mogłaby go zastąpić. Stąd decyzja prezesa, żeby kandydować na kolejną kadencję jako prezes partii. Jak mówię, z punktu widzenia polskiej demokracji i koalicji, która dziś rządzi, to być może nie jest najgorsza wiadomość, dlatego że będzie to trzymało w ryzach, że tak powiem, tą bardzo zróżnicowaną i czasami nazbyt hałaśliwą, jak sama pani powiedziała, awanturującą się grupę liderów koalicji demokratycznej, bo oczekiwania wobec nich są ogromne. No, oczekiwania są nie tylko, żeby przejąć władzę od PiSu i nie tylko, żeby rozliczyć PiS, ale też, żeby dobrze rządzić Polską. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, ludzie nam powiedzieli, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i gospodarka, a nie światopogląd. Czy zgadza się pan z tym poglądem? Pewno na spotkaniach, na których jest Kosiniak, pewno tak mówią. Ja bym mu wskazał, czy zaprosił go na spotkania, gdzie mówią, że właśnie kwestie światopoglądowe są bardzo istotne, szczególnie prawa kobiet, prawa człowieka i tak dalej. No ale to wszystko trzeba przegadać. Wie pani, ja jestem zdecydowanie zwolennikiem liberalizacji prawa aborcyjnego i uważam, że dzisiaj ci, tak jak chociażby Trzecia Droga, którzy mówią o powrocie do kompromisu aborcyjnego, nie wiedzą, co mówią, bo wrócić do roku 93 nie da się ani fizycznie, ani politycznie, ani poprzez tego rodzaju kompromisy. Młode kobiety w Polsce są dzisiaj dużo bardziej wymagającą częścią społeczeństwa. Światłą, wykształconą, wymagającą. Dobrze, ale z takim prezydentem, który jest prezydentem, no i to jest właśnie Andrzejem Dudą, to jest właśnie odpowiedź, to jest odpowiedź na tę wątpliwość. Dyskusja na ten temat powinna się toczyć, natomiast żadne realne decyzje nie zapadną do momentu wyborów prezydenckich, które będą w maju przyszłego roku, a nowy prezydent obejmie urząd w sierpniu przyszłego roku. Czyli dzisiaj rozbijanie koalicji o coś, co wydarzy się za półtora roku, no już może mniej niż za pół roku, nie ma sensu. Dzisiaj trzeba o tym rozmawiać, trzeba szukać rozwiązań, które byłyby do zaakceptowania przez jak najszerszą grupę społeczeństwa, ale szczególnie rozmawiać z kobietami, bo one tu mają pierwszeństwo w wyrażaniu swoich opinii. Natomiast iść na noże nie ma sensu, bo i tak do sierpnia 2025 tego problemu nie rozwiążemy. Słyszał pan, jak ostatnio prezydent Andrzej Duda powiedział Donaldowi Tuskowi, że jest cykorem, bo nie konkurował z nim w wyborach prezydenckich.
Nie, nie, ja nie rozumiem. Wie pani, ja w ogóle boleję, że tego typu wymiana poglądów ma miejsce między prezydentem a premierem, bo takie uszczypliwości to można sobie powiedzieć przy kawie czy przy winie, jak sobie siedzą panowie i mówią, a pan nie chciał jednak wystąpić przeciwko, bał się pan. No, można sobie takie przykrości robić. Natomiast Polska oczekuje od tych dwóch najważniejszych ludzi w kraju, że będą ze sobą współpracować bez wielkiego uczucia, bez może nawet wielkiego wzajemnego zaufania czy szacunku, no ale dla wspólnego interesu. Więc mnie tego typu potyczki jeszcze na tym nieszczęsnym Twitterze czy X-ie, no po prostu żenują. Ja bym obu panów bardzo ostrzegał, żeby tego nie robić dalej, bo to śmiesza po prostu państwo. Ostrzegał Aleksander Kwaśniewski. Dziękuję, Moniko Olejnik. To była kropka nad i.